Podcast Pharma Insider Talk od Kariera w Farmacji to aktualności z rynku, wiedza od ekspertów, inspiracje i wskazówki, jak budować karierę w branży farmaceutycznej. Nazywam się Justyna Omantuk i zapraszam Cię do wysłuchania insiderskiego podcastu, dzięki któremu lepiej poznasz rynek farmacji w Polsce i na świecie. Obserwuj nasz kanał i poleć nas znajomym z branży. Pomiędzy kolejnymi odcinkami zajrzyj na www.karierafarmacji.pl, gdzie znajdziesz wiedzę i kurs online, dzięki którym nadasz odpowiedni kierunek swojej karierze zawodowej. Zapraszam! Dzień dobry! Witam w kolejnym odcinku podcastu Pharma Insider Talk. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć osobę, z którą spotkałam się jeszcze lata temu studiując w Warszawie, a mianowicie Kaję Zarakowską, która dzisiaj pełni rolę Global Medical Lead for Early Diagnosis. Może to stanowisko wydawać się nieco nieznane części słuchaczy, ale myślę, że w czasie dzisiejszego spotkania przybliżymy, czym się zajmuje osoba na danym stanowisku i co w ogóle leży w jej kompetencjach. Kaja, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś z nami. Dzień dobry wszystkim, cześć wszystkim. Miło mi tutaj gościć. Myślę, że spokojnie możemy mówić cześć, tutaj mamy taką bardziej nieoficjalną atmosferę. I właśnie zacznijmy od tego, żebyś powiedziała nam w kilku słowach, czym się zajmujesz i czym się zajmuje osoba właśnie zajmująca takie stanowisko o trochę enigmatycznym brzmieniu. To jest dobre pytanie, bo stanowisko jest bardzo, że tak powiem, szerokie, jeśli chodzi o zakres moich obowiązków. Przede wszystkim jest to stanowisko w dziale Global Medical Affairs, czyli w dziale medycznym. Natomiast dedykowane jest specjalnie do tak zwanej wczesnej diagnostyki pacjentów i tutaj z tym zastrzeżeniem, że chodzi o wykorzystanie głównie sztucznej inteligencji w wynajdywaniu niezdiagnozowanych pacjentów z rzadkimi chorobami genetycznymi, zwanymi też chorobami sierocymi. Mhm. No właśnie, i to jest takie zajęcie, które wydaje się, że jest dosyć dalekie od bycia farmaceutą. Jak to się stało, że dzisiaj zajmujesz się tym, czym się zajmujesz? Ach, to też jest temat rzeka, dobre pytanie. Więc tak, ja ukończyłam farmację, no, podobnie do Ciebie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z tym, że wtedy miałam taką możliwość jeszcze, żeby w trakcie studiów rozpocząć specjalizację na farmakoekonomice. Więc to była już taka działka, która umożliwiła mi troszeczkę krok w tą drugą stronę, żeby nie trafić może od razu jakby do apteki po studiach. No i w trakcie studiów też pracowałam jako albo przedstawiciel farmaceutyczny, miałam jakieś praktyki w Agencji Oceny Technologii Medycznych, także zaczęłam już, że tak powiem, te kroki wykonywać podczas studiów, żeby jednak ten rozwój był wielowymiarowy. I następnie dostałam się na staż w Roche'u, to był staż w dziale marketingu onkologicznego, który pozwolił mi również, że tak powiem, troszeczkę od strony biznesowej zobaczyć, jak się pracuje w firmie, z czym to się je. No i następnie po tym stażu trafiłam do firmy, w której pracowałam w dziale informacji medycznej i też z tego powodu dostałam później pracę za granicą, bo nie pracuję w Polsce, pracuję w Szwajcarii. Także zostałam w jakiś sposób zauważona i tą pracę w dziale informacji medycznej dostałam. To też umożliwiło mi, że tak powiem, po pierwsze zapoznanie się z rynkiem, z zagranicznym rynkiem, nie stricte Szwajcarią, ale bardziej z rynkiem globalnym, jeśli chodzi o pracę firm farmaceutycznych międzynarodowych. I umożliwiło mi, dało mi ten czas na zastanowienie się też, co chciałabym robić i gdzie chciałabym trafić docelowo. No i tak, no w październiku zeszłego roku zaczęłam pracę właśnie na tym nowym stanowisku. Zbiegło się to też z wykonywaniem, ze studiowaniem właściwie przeze mnie dodatkowego kierunku. Robiłam dodatkową magisterkę z innowacji i przedsiębiorczości na takiej szkole biznesowej. To jest, pochwalę się nieskromnie, jedna z najlepszych szkół biznesowych w Europie. HEC. Gratulacje. HEC Paris. I oni właśnie oferowali taki dwuletni program z innowacji. Więc jakoś tak te moje wszystkie jakieś działania i ścieżki się zbiegły właśnie. No i jestem tu, gdzie jestem. No tak, tutaj na pewno to, co robisz, do czego za chwilę przyjdziemy, wymaga właśnie
umiejętności, spojrzenie na wiele zagadnień interdyscyplinarnie. I myślę, że to jest jakby coś, co swoją dotychczasową ścieżką zawodową i właśnie poznawaniem rynku z wielu perspektyw udało Ci się pozyskać. Czy mogłabyś powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień? No bo jakby mamy informację, że tutaj mamy wczesne diagnozowanie, nowoczesne technologie, innowacje, pewnie się pojawi niedługo też słowo startup, ale co robisz, jak wchodzisz w poniedziałek do pracy? Dobrze, jak przychodzę w poniedziałek do otwierasz pracy, skrzynkę. W trakcie pandemii raczej po prostu przychodzę sobie do swojego pokoju, ponieważ pracuję z home office, otwieram komputer. Mhm. No i tak, no wiadomo, że na początku sprawdzam maile, ale moja praca, to stanowisko już jest na tyle wysokie, bo to jest stanowisko na poziomie dyrektorskim, że ja nie mam takich obowiązków na zasadzie uzupełniania jakichś dokumentów albo uzupełniania tabelek w Excelu. Moja praca polega raczej na rozmowach z ludźmi, na rozmowach ze startupami też. I ponieważ jest to stanowisko globalne, więc muszę też jakby rozmawiać z ludźmi ze swojej firmy, ale z różnych krajów. No i wyłapywać jakieś po pierwsze wspólne inicjatywy czy trendy, o których powiedzmy jeden czy tam inny kraj jest nieświadomy, że ktoś inny też gdzieś to wykonuje. No i staramy się po pierwsze tak znaleźć najlepszych partnerów do współpracy, czyli najlepiej rokujące i perspektywiczne startupy, które już mają jakieś doświadczenie w tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji, bo to też z tym to się je, że musi to być algorytm, który będzie w stanie tych pacjentów znaleźć. Więc to jest jedna strona. Druga strona mojej pracy polega właśnie na tym, że rozmawiając z tymi ludźmi z różnych działów, z różnych krajów, też uczę się i dowiaduję się, przez co mogę udzielić im w jakiś sposób albo porady, albo informacji właśnie medycznej. Dowiaduję się, czego tak naprawdę oni potrzebują i jakie mają cele, bo to jest też, jakby może to na kolejne pytanie będzie odpowiedź, ale to jest taka działka, gdzie raczej dąży się do pracy w tak zwanym pre-competitive business model. Czyli to nie polega na sprzedawaniu leków, idziesz do lekarza, podstawiasz mu pod nos leki, mówisz, on jest super, on jest najlepszy, najlepiej działa. Tylko raczej tutaj ta działka to jest taka działka dopiero raczkująca, ale ona będzie polegała, i to już idzie w tym kierunku, na współpracy z różnymi firmami farmaceutycznymi, na współpracy na poziomie najpierw europejskim, później globalnym, no i właśnie z tymi startupami. Więc tak, no jest to bardzo, bardzo ciekawy aspekt, ponieważ nie ma też żadnych regulacji jeszcze, które by mogły ukierunkować, czy to startupy, czy to takie firmy duże jak moja, w którą stronę powinniśmy iść z tą sztuczną inteligencją. Więc. A jeżeli chodzi o samo Twoje stanowisko i pozycję, przez to, że pracujesz w tak bardzo zmieniającym się otoczeniu, czy masz konkretne jakby wyznaczone cele, czy one zmieniają się razem z tym, co się dzieje na rynku, jak nowe technologie wchodzą i są bardziej takie responsywne na to, co się dzieje dookoła firmy? Zdecydowanie to drugie, czyli po prostu jak zaczynałam, powiedziano mi, że zmiana w tej firmie i na tym stanowisku jest jedyną, że tak powiem, stałą wartością, że constant is the only change. No i tak naprawdę to jest codzienne dostosowywanie się do jakichś nowych, nie wiem, czy to okazji, czy dostosowanie się do jakichś wymogów rynku. Pojawiają się też projekty europejskie, które trzeba brać pod uwagę. Więc jeśli, odpowiadając na to pytanie, no na pewno nie jest to praca taka jak powiedzmy, gdzie wiem, w drug safety, że masz, wiesz, co masz zrobić. To jakby bardziej jest to ciekawe połączenie biznesu i aspektów medycznych. A właśnie jakbyś mogła powiedzieć o tym aspekcie medycznym, czyli pracujesz z innowacjami, ze startupami, starasz się pożenić właśnie świat nowych technologii, tą branżę farmaceutyczną, taką bardzo już sprocesowaną i działającą od wielu lat z pewnym schematem, no i te startupy, nowe technologie, które już myślą zupełnie inaczej. I jaki jest end goal? Gdzie wy chcecie dojść? Jaki ma być ten właśnie system wykrywania tych wczesnych, tych chorób rzadkich? Co chcielibyście osiągnąć? Więc tak jak wspominałam, jest to ten tak zwany bardziej pre-competitive business model, więc idziemy w tym kierunku, żeby zacząć współpracować z innymi dużymi firmami. I takim celem nadrzędnym, wydaje mi się, dla wszystkich firm, które gdzieś tam specjalizują się w tych rzadkich chorobach genetycznych, to jest stworzenie jak najlepszych wspólnych algorytmów, które po prostu będą tych pacjentów, bazując na elektronicznych danych medycznych, będą tych pacjentów, że tak powiem, wyłapywać.
I później, co będzie się działo z takim pacjentem, to będzie decyzja lekarza, czyli jak gdyby ten model pracy z MSL-ami czy przedstawicielami medycznymi będzie zachowany, oni dalej będą wykonywać swoją pracę, współpracować z key opinion liderami, z lekarzami. Natomiast takim nadrzędnym celem jest stworzenie właśnie jak najbardziej dokładnego, skutecznego algorytmu, który po prostu bazując na tym, co mu się, że tak powiem, jak to powiedzieć, zaprojektuje na początku, czego się go nauczy, że on sam będzie już w stanie później się udoskonalać, rozwijać i patrząc na przykład dane danego pacjenta tam do 10 czy 20 lat wstecz, będzie w stanie powiedzieć, ok, ten pacjent najprawdopodobniej może mieć taką a taką chorobę albo może mieć jedną z puli danych chorób. Okej, ale to umieśćmy może to jeszcze wszystko w kontekście pewnym, bo mamy algorytm, mamy rozwiązania takie IT, które może nie dla każdego są oczywiste, w jaki sposób to działa. Wyobrażam sobie, że mamy pewien zbiór danych, czyli na przykład, nie wiem, nagle w Polsce okazuje się, że przechodzimy na zupełnie cyfrową ochronę zdrowia i nagle wszystkie dane znajdują się na jakiejś platformie. Przychodzi pacjent do lekarza i nie wiem, ma jakieś nietypowe objawy, prowadzi się diagnostykę, no i się okazuje, że te podstawowe choroby zostały wykluczone. Czy wy wtedy wkraczacie? Jak to wygląda i jak to powinno wyglądać w praktyce w takim idealnym świecie, do którego oczywiście dążycie? Dzięki za to pytanie. Więc ja może wspomnę, bo też nie mówiłam o tym do tej pory, jakie są powody w ogóle, dlaczego ten taki model, budowę takiego modelu się rozważa i dlaczego zastanawiamy się jako firma nad tymi algorytmami. No więc przede wszystkim jest tak zwana odyseja diagnostyczna pacjenta, czyli pacjent z taką chorobą rzadką genetyczną często jest zdiagnozowany po 10 latach, czasem ta diagnoza zajmuje więcej. Takim przykładem bardzo dobrym jest piosenkarka Tatiana Okupnik, która dopiero teraz po 40 latach została zdiagnozowana z rzadką chorobą genetyczną i też wcześniej nikt nie był w stanie postawić diagnozy. I właśnie jakby celem samym sobie jest skrócenie tego okresu do konkretnej, prawidłowej diagnozy pacjenta. Innym problemem jest to, że lekarze bardzo często nie mają świadomości o tych chorobach. To znaczy, ponieważ tych chorób w skali Europy, tych chorób w ogóle jest około tam 6-7 tysięcy, w skali Europy jest to, no, są miliony pacjentów, kilkadziesiąt, nie pamiętam dokładnie, nawet do kilkuset. I jakby lekarze nie mają świadomości, bo czasem są pacjenci, jest, nie wiem, 100 pacjentów z daną chorobą, czasem jest, nie wiem, tam powiedzmy 50 tysięcy pacjentów w Europie z daną chorobą, więc też edukacja lekarzy jest bardzo ważnym aspektem. Czyli też świadomość choroby ogólnie jest niska, nie tylko edukacja lekarza, ale świadomość choroby. I teraz bazy danych, które istnieją, faktycznie no, w Polsce, nie tylko w Polsce, w Europie raczej nie ma kraju, który całościowo miałby te dane zdigitalizowane. W Wielkiej Brytanii jest to, powiedzmy, na najwyższym poziomie, natomiast takim krajem, który jest no, świetnym przykładem, do czego dążymy, jest Izrael. W Izraelu wszyscy pacjenci mają swoje rekordy medyczne zdigitalizowane do 20 lat wstecz. Dlatego jest to wspaniały kraj, gdzie można takie algorytmy, że tak powiem, szkolić i trenować. W Europie, na przykład w Polsce, są szpitale, które mają, powiedzmy, jakąś pulę pacjentów, nie wiem, tam kilka milionów pacjentów w swojej puli, jeśli chodzi o sieć szpitali na przykład. Więc staramy się poprzez startupy z takimi szpitalami czy klinikami współpracować. Najchętniej, jeśli taki startup czy scale-up, czy firma ma właśnie już od razu umowę z taką siecią szpitali i współpracuje też odnośnie jakichś tam innych aspektów medycznych i technologicznych. Więc do czego dążymy, odpowiadając już na twoje pytanie, dążymy do tego, żeby taki algorytm, że tak powiem, wpuścić do bazy danych i zapomnieć o nim, że on istnieje. I to tyle. I on po prostu na przestrzeni lat ma się samo udoskonalać i on na przestrzeni lat ma w danej sieci szpitali, czyli albo w danej bazie danych, tych pacjentów wyłapywać i wskazywać lekarzowi, że no, nie musi to być ta choroba, ale możliwe, że te symptomy tak wskazują na przykład, że jest to jakaś tam jednostka chorobowa. Czyli to wtedy jakby działa w tle i w momencie, kiedy pacjent naprawdę jest przyjęty do szpitala, to lekarz prowadzący tego pacjenta w jego karcie może mieć taki alert, który mu właśnie powie, warto zastanowić się, czy nie jest to ta albo inna choroba. Tak, to jest taka utopijna wizja, która mam nadzieję, że kiedyś do niej dojdzie. Tak, dokładnie.
Super. No to myślę, że bardzo ważne, żeby właśnie pokazać no, ten taki cel, do którego mierzymy się, bo bardzo często mówiąc o innowacjach, no, gdzieś tam jesteśmy daleko jednak od tego pacjenta, który na koniec jest beneficjentem. No i oczywiście słowo big data jest bardzo popularne teraz, a nikt jeszcze nie wie, co z tym zrobić. Także już teraz przynajmniej wiemy, w którą stronę można iść. No ale właśnie przychodząc do big data. Dane uważa się w tym momencie za jedno z najbardziej wartościowych rzeczy na świecie. Jak właśnie wygląda nastawienie firm, nastawienie rynku do dzielenia się tymi danymi? To zależy od kraju. Ogólnie nie ma żadnych regulacji na razie poza RODO w skali Europy GDPR, które by regulowały aspekty prywatności danych, dostępu do danych. I też jeśli chodzi o wykorzystanie jakby algorytmów i wprowadzenie algorytmów do baz, też takich regulacji no, jakby nie ma. Nie ma w ogóle jakiejś takiej ścieżki wytyczonej przez, powiedzmy, Unię Europejską, jak mogłoby to działać, żeby było to etyczne, żeby ta sztuczna inteligencja nie była biased, przepraszam, ale po polsku nie wiem, jak to będzie, pracuję po angielsku, więc tyle sobie słówek wtrącam właśnie z tego powodu. Właśnie, to też prosimy o wybaczenie, jeżeli coś będzie nie do końca zrozumiałe, ale Kaja na potrzeby dzisiejszego spotkania musiała przetłumaczyć wszystko, co zna z takiego codziennego systemu pracy na polski tak, z powrotem. Dzięki za to wyjaśnienie. Więc ta sztuczna inteligencja to jakby właśnie może być... Tu będziemy musiały zrobić cięcie. Okej. Nie ma problemu. Czyli tak, jakby pytanie dotyczyło tego, jak podchodzą firmy, jak podchodzą kraje do tych danych. Czy chcą się wymieniać, czy nie i jak to wygląda. W Europie często te dane nie są w posiadaniu krajów czy rządów. Te dane są często posiadane przez prywatnych dostawców, przez jakichś prywatnych ubezpieczycieli. I też rodzaj danych można podzielić na dwie części. To są tak zwane claims, czyli dane właśnie od ubezpieczycieli, które przeważnie no, są łatwo dostępnym, ale niezbyt dobrym materiałem do ćwiczenia sztucznej inteligencji i algorytmów, ponieważ są te dane są uzupełniane przez osoby często bez wykształcenia medycznego, zawierają dużo błędów. Oczywiście mogą zawierać te kody chorobowe. Natomiast no, brakuje też naturalnej historii pacjenta, pacjenta i też nie wiadomo, co z tym pacjentem się działo, zanim on został zdiagnozowany. Jest druga pula danych, to są electronic health records, czyli dane medyczne. Tak jak wspominałam, w Izraelu po prostu wszystko, co się dzieje z pacjentem, jest udokumentowane i każdy pacjent właśnie do 20 lat wstecz ma zapisaną historię choroby. Więc jeśli chodzi o udostępnianie tych danych, myślę, że to jest jak po prostu w tym przypadku ze zwykłymi umowami i kontraktami, czyli coś za coś, powiedzmy, ktoś oferuje ci dane, ale ty oferujesz mu na przykład właśnie analizę tych danych i wnioski, które z tego płyną, czy właśnie możliwość wykorzystania takiego algorytmu. Natomiast to wszystko, o czym ja mówię, to jest w sferze na razie czysto teoretycznej, bo owszem, jakieś tam są projekty i w skali europejskim, i w skali naszej firmy. Natomiast to wszystko jest jeszcze w takich etapach bardzo początkowych i w powijakach. Dlatego no, temat jest bardzo świeży i na bieżąco można będzie obserwować, co się z tymi algorytmami, z tymi danymi dzieje. Na przykład teraz w tym roku we wrześniu rusza taki projekt, który jest finansowany przez Komisję Europejską i przez EFPIE, czyli przez różne firmy farmaceutyczne. Projekt ten będzie właśnie specjalnie przyglądał się po pierwsze przesiewowym badaniom noworodków, a po drugie będzie przyglądał się wykorzystaniu nowych technologii w analizowaniu dostępnych danych medycznych. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to jest to, że te dane, które istnieją, właśnie big data, to jakby teraz dąży się i będzie się dążyło do tego, żeby jednak to nie było big data, tylko jak najbardziej clean data, bo big data ma structured data i unstructured data, czyli te dane po prostu są pomieszane z różnych krajów, to różnie wygląda, nawet od różnych providerów to różnie wygląda. Natomiast żeby to było skuteczne i, że tak powiem, żeby można było skutecznie trenować na tym algorytmy i później, żeby te algorytmy skutecznie szukały pacjentów, to te dane muszą być uporządkowane i jak najczystsze. A to może takie pytanie wychodzące na jeszcze krok
przód, ale czy myślisz, że uda się stworzyć, nie wiem, jakiś taki jeden centralny system, który pozwoliłby właśnie zbierać dane na całym świecie, albo nie wiem, w obrębie Europy, w takim formacie, żeby mogło być faktycznie niezależnie, czy to z małej miejscowości w Serbii, czy z największej kliniki w Londynie, porównywalne? Tak, właśnie te projekty, które są finansowane przez Unię Europejską i są pod taką, pod takim tytułem, to się nazywa IMI, Innovative Medicines Initiatives, one mają właśnie na celu jakby przyspieszenie tej transformacji z wykorzystaniem technologii. I ten właśnie projekt, o którym wspominałam już, on ma taki cel, jeden z wielu, żeby stworzyć taką ogólnoeuropejską bazę danych, tych electronic health records, a nie tych od ubezpieczycieli, albo przynajmniej, żeby stworzyć taką bazę danych, która będzie zlinkowana i podłączona z tymi, które już gdzieś tam w jakichś krajach istnieją. Więc jeśli to faktycznie wypali, jeśli to będzie skuteczne, to myślę, że projekt się kończy w 2026 roku, więc myślę, że to już będzie taki naprawdę moment, że ruszymy do przodu z tym diagnozowaniem pacjentów z chorobami rzadkimi. Oprócz tego są jeszcze inne projekty i to już jest i w skali globalnej i właśnie też jeden z tych IMI projektów. To są projekty, gdzie tworzy się obserwatoria, tak zwane, gdzie pacjenci samodzielnie wprowadzają swoje dane, czyli jest to tak zwany patient centricity, czyli skupienie się na pacjencie, oddanie jakby odpowiedzialności w jakiś sposób za te informacje pacjentowi, bo to są informacje od pacjentów. Także jest też taki shift w sposobie myślenia. Do tej pory te dane to były traktowane, że lekarze zbierają te dane i w sumie pacjent nie wiedział, co się tam dalej dzieje. A teraz kładzie się właśnie nacisk na to, żeby to pacjent był właścicielem i w tych obserwatoriach po wprowadzeniu takich danych też oczywiście będzie można patrzeć, co się z takim pacjentem dzieje. Oczywiście wszystko anonimowo, ale jeśli będzie trzeba, gdzieś tam taka możliwość czy furtka powinna być, żeby do tego pacjenta wrócić z informacją zwrotną. Kaja, powiedz mi, jak wygląda łączenie tych trzech różnych światów, bo mamy do czynienia właśnie z tą branżą farmaceutyczną, która jest ugruntowana od lat, działa zgodnie z jakimś tam przyjętym schematem. Jest to bardzo dojrzały rynek. Mamy startupy, które no, absolutnie inne mają mindset, podejście do tego, w jaki sposób wykonywać, rozwijać produkty. No i mamy ten trzeci aspekt, czyli właśnie branżę IT, która de facto odpowiada za samą technologię i też w inny sposób jest przyzwyczajona do pracy. No i tutaj mamy zderzenie się naprawdę różnych światów. Wyobrażam sobie, że jest to bardzo trudne w takiej codziennej pracy. Jak wygląda właśnie współpraca i prowadzenie takich projektów? Jest to trudne, ale jest to fascynujące. Ja jako właśnie Global Medical Lead stoję gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi działami, osobami, organizacjami nawet czasem, w konkretnych projektach i jakby praca oparta jest na, powiedzmy, pracuje się dla danego projektu, tak? Przynajmniej tak wygląda z mojej perspektywy. Dany projekt przeważnie właśnie ma startup, ma key opinion lidera albo medycznych ekspertów, przeważnie z świata akademickiego. Jest też zespół dedykowany do IT. No i jestem też ja, wnosząca jakieś informacje scalające, powiedzmy, odnośnie tego, co byśmy chcieli od strony medycznej uzyskać z tego projektu. No i de facto praca polega na, współpraca polega na spotkaniach, rozmowach i dyskusjach. No i co jest bardzo ważne, to tacy eksperci medyczni są niezbędni do tego, by taki algorytm, który jest tworzony przez startup przy wsparciu zespołu IT, by ten algorytm został odpowiednio wytrenowany, czyli trzeba go nauczyć, w jaki sposób on ma rozpoznawać pacjenta, że to jest pacjent z taką, a nie inną chorobą. I tutaj właśnie czy key opinion liderzy, czy powiedzmy lekarze z jakichś uniwersytetów, którzy pracują i wykładają na danych uczelniach, doradzają nam na przykład albo w oparciu o jakieś opublikowane konsensusy, albo w oparciu o swoją własną pracę badawczą, doradzają nam tak naprawdę, na co patrzeć, na jakie symptomy patrzeć w danym pacjencie, które determinowałyby tą jednostkę chorobową. Aha. I po uzyskaniu takich informacji zostają one odpowiednio zakodowane przez albo no, zespół IT, albo startup i następnie ten algorytm, który jest pisany, jest trenowany na tych informacjach. Więc to jest jakby pierwszy element. Aha. Później drugim elementem, to też opartym na współpracy środowiska medycznego i startupu IT,
jest to, żeby ten algorytm sprawdzić w warunkach naturalnych, czyli powiedzmy potrzebna jest jakaś baza danych, niektóre firmy mają swoje wewnętrzne bazy danych, niektóre firmy korzystają z zewnętrznych, więc następnie ten algorytm w oparciu, to jest wszystko w ramach badania medycznego, taki algorytm się wpuszcza do bazy danych i sprawdza się, czy wyłapuje pacjentów, którzy wiemy, że są zdiagnozowani, a jeśli tak, to ile z nich wyłapuje poprawnie, a ile na przykład wyłapuje niepoprawnie, czyli można mieć false positives, false negatives. Na tej podstawie ocenia się jego precyzję. I wtedy będzie wiadomo, czy faktycznie on w środowisku takim już puszczony sobie sam będzie skuteczny. Mhm. Super. Fascynujące jest to, o czym opowiadasz i że masz właśnie sama osobiście możliwość kształtowania takich rozwiązań, bo myślę, że to jest dosyć unikatowe. No ale właśnie pracujesz z ekspertami z wielu branż, i gdzieś tam masz taką rolę łączącą. Jak, może tak z perspektywy takiej typowo ludzkiej, pracuje się właśnie z tyloma osobami, które w 100% wiedzą, jak mają wykonywać swoją pracę i prawdopodobnie ty musisz im powiedzieć, że nie, trzeba to zrobić trochę inaczej. No, staram się nie podejmować radykalnych kroków ani decyzji, tylko zawsze raczej te decyzje są w oparciu o konsultacje z różnymi osobami, także trzeba pozostać na pewno otwartym i otwartym do dyskusji i takim otwartym też na nowe opinie, na nowe zdanie. Przeważnie to, o czym mówisz, czyli jakiś taki rodzaj oporu, częściej jest wyczuwalny od środowiska medycznego, to mówię nie w Polsce, ale ogólnie w skali globalnej, czyli ja pracuję z lekarzami z różnych krajów. Natomiast no, wszystko się udaje, tak, bo ten cel jest celem nadrzędnym właśnie, żeby pacjenci byli szybciej diagnozowani, żeby dzieciom oszczędzić cierpienia i żeby, bo często po prostu dzieci chorują na te choroby odrodzenia, więc żeby to jednak zostało osiągnięte. Super. A teraz, jeżeli mogłabyś trochę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, bo była to studia farmaceutyczne, było doświadczenie w wielu firmach na bardzo różnych stanowiskach. Później robiłaś dodatkowe studia, które właśnie dostarczyły ci narzędzie do tego, żebyś mogła wykonywać w pełni swoje dzisiejsze zadanie. No ale jednak z bycia farmaceutą, który prawdopodobnie pracował ścieżkę zawodową, zaczyna w aptece, do zajmowania takiego stanowiska i zajmowania się bardzo odpowiedzialnymi zagadnieniami, no jest długa droga. No i tutaj oczywiście oprócz tej formalnej edukacji ogromny wpływ ma postawa. Jak sprawić, żeby właśnie zostać zauważonym? Bo podejrzewam, że to nie jest łatwe zagadnienie. Co zrobiłeś? Nie wiem, co zrobić, żeby zostać zauważonym, bo wydaje mi się, że ja jestem takim, jak to powiedzieć, antyprzykładem, bo na przykład ani na studiach nie angażowałam się za bardzo w organizacje studenckie. Jestem raczej takim typem człowieka, który ma swoją jakąś tam ścieżkę czy wizję w głowie i się jej trzyma. Więc jeśli ktoś ma podobnie, to nie martwcie się, nie trzeba się udzielać we wszystkich stowarzyszeniach i organizacjach, żeby robić to, co się lubi i nie pracować w aptece. Z takich porad, które mogę udzielić, no to na pewno ja już na studiach, tak jak wspominałam, starałam się pracować w jakichś dodatkowych działkach, typu właśnie ten przedstawiciel, żeby jednak troszeczkę mieć jakby wybór poza apteką. W samej aptece pracowałam 9 miesięcy, to jest łącznie ze stażem. No i tak naprawdę też, trzeba też mieć oczy szeroko otwarte, także i na poznawanie nowych ludzi, i na to, co może przynieść los, ponieważ to nie zawsze jest tak, że od razu mamy to, co chcemy. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby móc pójść naprzód i gdzieś to mi przyświeca, czyli powiedzmy, pracując w Polsce w informacji medycznej, może niekoniecznie chciałabym to robić, wyjeżdżając za granicę, ale ponieważ dostałam taką, a nie inną propozycję i przypuszczam, że więcej by się ta okazja nie powtórzyła, to stwierdziłam, że mogę przenieść się na równoległe stanowisko, niekoniecznie będzie awans, natomiast wyjazd sam w sobie już jest wartością dodaną. I wydaje mi się, że właśnie taka otwartość na nowe, to da się wyćwiczyć, to jest też, można powiedzieć, jakieś tam, nie wiem, cecha osobowości, ale da się to wyćwiczyć, żeby nie bać się nowości i nie bać się też wyjść z tej swojej strefy komfortu, czyli jak ktoś pracuje w aptece, nie wiem, ktoś pracuje w badaniach klinicznych, w drug safety, a chciałby robić coś, co niekoniecznie jest uporządkowane i niekoniecznie oparte tak bardzo mocno na farmacji i na zdobytej wiedzy,
No to, to nie wiem, branie udziału w różnych konferencjach. Kurczę, nie wiem. Ciężko nazywać. Nie wiem. W łatwy sposób, ale to właśnie myślę, że tutaj chyba te takie miękkie rzeczy, nie? No bo też przed tą rozmową, przed nagraniem tego podcastu jeszcze rozmawiałyśmy i padła taka fajna rzecz, którą powiedziałaś, czyli że nie bać się między innymi tego, żeby chociażby na kawę czy lunch wybrać się z kimś, kto pracuje w zupełnie innym dziale i dowiedzieć się, jak myśli, czy właśnie jak funkcjonuje praca miejsca, w którym on się znajduje. Myślę, że to też jest jakby bardzo fajne, bo często, zwłaszcza w branży farmaceutycznej, będąc specjalistą, czy właśnie zajmując się jakąś wąską dziedziną, mamy tendencję do zamykania się właśnie na te takie osoby z zewnątrz i nawet nie wiemy, co się dzieje na świecie. Ja tak zawsze śmieję się, że ogólnie farmacja to jest jak czas zamknięcia w piwnicy, te studia farmaceutyczne i później do takich 5 lat wychodzę na świat i widzę, wow, ile tego się dzieje dookoła i dlaczego w ogóle się z tego nie korzystało wcześniej. No tak jest, tak. Ja też postrzegam de facto te studia troszeczkę tak, no w taki sposób, już nie będę brnąć dalej w tą ocenę moją tych studiów. Natomiast no, mi też co pomogło, to, że jednak dział, do którego trafiłam, był nie tylko działem polskim, ale był też działem takim regionalnym, więc ja miałam kontakt z ludźmi z całej Europy. I to też było takie otwierające oczy, że kurczę, są farmaceuci, którzy są szanowani, którzy są cenieni w działach firm farmaceutycznych, którzy zarabiają też więcej niż można zarabiać, powiedzmy, nawet w Polsce w firmie farmaceutycznej, a niekoniecznie ich wiedza jest większa niż moja, tak? Więc to było też takie odkrywcze, zwłaszcza dla mnie, jako dla młodej osoby zaraz po studiach. I oczywiście pozostawanie w kontakcie z takimi ludźmi, nawet jak już się, powiedzmy, zmieni stanowisko, czy przejdzie gdzieś indziej, to zawsze jest jakaś możliwość na przyszłość, jakaś furtka, powiedzmy, nie wiem, ktoś zapamięta. Ja zostałam zapamiętana akurat, jeśli chodzi o moją pracę. Więc, że tak powiem, firma się sama do mnie odezwała ze Szwajcarii, chociaż akurat Szwajcarii nigdy nie planowałam. Planowałam wyjechać, ale nie tam, bo nie mówię po niemiecku. Więc, no, tak jak mówię, trzeba mieć oczy szeroko otwarte. A właśnie, jeżeli mogłabym na koniec jeszcze zadać kilka pytań dotyczących, no właśnie, pracy za granicą, no bo to są zupełnie inne realia, zupełnie no inna, podejrzewam, mentalność. Z perspektywy czasu, jak długo już jesteś za granicą? 4 lata. Czyli z perspektywy właśnie 4 lat. Jak oceniasz właśnie taką decyzję wyjazdu? Czy zrobiłabyś to samo? Jakieś masz przemyślenia może w tym zakresie? Tak, zrobiłabym dokładnie tak samo. Absolutnie nie żałuję tej decyzji. Myślę, że może wyjazd do Szwajcarii nie jest takim idealnym przykładem, bo jednak no nie jest to Unia Europejska. Jest to, co prawda, bardzo rozwinięty farmaceutyczny kraj, kolebka farmacji. Ale wydaje mi się, że łatwiej dostać się do jakiegoś kraju w Unii Europejskiej. Natomiast czy miałby to być kraj w Unii Europejskiej, czy miałaby to być Szwajcaria, czy cokolwiek innego, no, decyzji absolutnie nie żałuję. Była to decyzja, wbrew pozorom, dla mnie nie aż tak odważna, bo chciałam wyjechać z kraju. Natomiast nie spodziewałam się, że trafię wśród ludzi, może inaczej, że trafię do tak bardzo wykształconych ludzi. Czyli ja pracuję z ludźmi, którzy mają dyplomy często z Harvarda, z Cambridge, z Oxfordu. Wydaje mi się też, że do Szwajcarii raczej przyjeżdża creme de la creme farmaceutów i zawodów, osób z zawodami medycznymi z całej Europy. I co dla mnie jest osobiście ciężkie, to takie ciągłe porównywanie się na poziomie nawet pracy codziennie. Mam gdzieś tam z tyłu głowy, że kurczę, może tak, Warszawski Uniwersytet Medyczny to nie jest uczelnia, o której każdy słyszał, więc działa to na mnie motywująco o tyle, że staram się właśnie też rozwijać i robić dodatkowe rzeczy, żeby jednak nie skończyć swojej edukacji na WUM-ie, tylko jeszcze właśnie mieć a to dodatkowe studia, a to jakieś dodatkowe kursy, czy to z umiejętności miękkich, czy może jakieś bardziej merytoryczne. Myślę, że taki ciągły rozwój jest bardzo potrzebny. A czego jakby po tych pierwszym etapie studiów, po właśnie zakończeniu farmacji, gdzie tam większość raczej kończy edukację i nie myśli o tym, że będzie dalej się gdzieś rozwijała, czego przede wszystkim Ci brakowało i czego jeszcze chciałabyś się dowiedzieć, żeby ta Twoja codzienna praca była łatwiejsza, bardziej wydajna, efektywna? Czy to są właśnie rzeczy związane z takimi biznesowymi aspektami, czy nie wiem, zarządzanie ludźmi? Czy może właśnie coś bardziej w stronę medycznych zagadnień?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo moja perspektywa się zmienia, zmieniła i zmienia ciągle na przestrzeni lat. Czyli po skończeniu farmacji, powiem kolokwialnie, plułam sobie w brodę, że skończyłam farmację, a nie jakiś SGH. Natomiast gdyby nie ta farmacja, pewnie nie byłabym tutaj, gdzie jestem teraz. Więc to jest zdecydowanie plus tych studiów, że są to studia ciężkie i za granicą jest to doceniane. Czego mi brakowało, to zdecydowanie aspekt biznesowy, czyli zrozumienie, jak działa firma, to zrozumienie aspektów podstawowych, nie wiem, jakichś kosztów, finansów, aspektów marketingu. Dlatego też rozpoczęłam i skończyłam dopiero w tym roku te dodatkowe studia z innowacji i to mi też bardzo otworzyło oczy i bardzo mi pomogło, jeśli chodzi o to, co teraz robię. Natomiast dlaczego mówię, że perspektywa moja się ciągle zmienia, to zaczęłam na nowo dostrzegać potrzeby posiadania tej wiedzy takiej farmaceutyczno-medycznej, no że jednak jest to bardziej doceniane, bo tak naprawdę więcej jest osób z wiedzą biznesową, z MBA, ze studiami, z zarządzania, z finansów, z ekonomii, natomiast nie ma, albo może nie, że nie ma, ale jest o wiele mniej osób, które faktycznie mają wiedzę naukową, wiedzę ścisłą, związaną z biologią, z chemią, z lekami. I no, planuję kolejne studia właśnie z zakresu bardziej medycznego, natomiast no, żeby pocieszyć może studentów, którzy mnie ewentualnie słuchają, to głowa do góry ta farmacja faktycznie jest doceniana. Jeśli planujecie wyjazd, to jest to zdecydowanie wartość dodana i jak mówię, że jestem farmaceutą, że studiowałam 5,5 roku, no to jest też od razu inna rozmowa, że aha, wow, no to fajnie. Tak. Tak, no właśnie, bo trochę myślę, że przez to, że większość dotychczasowych gości to farmaceuci, to budujemy tutaj też może takie przekonanie, że tylko farmaceuci mogą sobie dać radę na tym rynku. Czy pracujesz z osobami właśnie po innych kierunkach studiów luźniej związanych z medycyną, nie wiem, chemia, biotechnologia, jak to wygląda, czy jest zapotrzebowanie, czy osoby z takim wykształceniem też pokrewnym odnajdują się w tym segmencie rynku? Zdecydowanie. Do tego stopnia, że nawet w tej mojej międzynarodowej firmie ludzie z takim wykształceniem pracują nie tylko w działach medycznych czy związanych z medycyną czy farmacją. Ogólnie firma farmaceutyczna, która jest firmą dużą, to już nie mówię tylko o mojej, ale mówię też o gigantach właśnie typu, nie wiem, Novartis, Roche, Pfizer, z reguły starają się zatrudniać ludzi z wykształceniem kierunkowym i później ich rozwijać, powiedzmy, w daną jakąś inną stronę, czyli rozwijać im umiejętności miękkie albo szkolić ich na liderów. Natomiast większość osób, z którymi rozmawiam u siebie w firmie, gdzieś tam przynajmniej otarła się o kierunki naukowo-ścisłe. Super. No bardzo fajna informacja dla tych, którzy właśnie może są jeszcze na tych pierwszych etapach budowania swojej ścieżki, bo też no jednak łatwo wpaść w taki schemat, że no skończyłem jedne studia, nie do końca jestem zadowolony, no to znaczy, że to już jest koniec moich możliwości. A mam nadzieję, że przez takie rozmowy, jakie dzisiaj między innymi z Tobą przeprowadziłam, możemy pokazać, że no to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, czego tak naprawdę chcemy i jak bardzo jesteśmy zdeterminowani, bo myślę, że tutaj jednak taka ścieżka, którą Ty wybrałaś, wymaga jednak dużo więcej zaparcia, siły, no i nie poddawania się, nawet jeżeli jest ciężko, bo teraz jakby mówisz z perspektywy osoby, która odniosła już określony sukces, ale no jednak to, co się dzieje po drodze, no to bardzo często jest zawsze okryte tajemnicą i o tym się nie mówi, a jednak no trzeba jednak dostać swoje przysłowiowe 4 litery, żeby osiągnąć coś wartościowego, więc myślę, że to też warto o tym pamiętać, że to nie jest dane, że na to się bardzo ciężko pracuje. No, dziękuję bardzo, to bardzo miłe. No, ja gdzieś mam przyświecającą mi wizję mniej więcej siebie gdzieś tam, nie wiem, w przyszłości, na każdym etapie swojego rozwoju, czy studenckiego, czy zawodowego, miałam gdzieś tam jakieś wyobrażenie o tym, co chciałabym robić, albo gdzie chciałabym być. Natomiast nigdy nie miałam jasno wytyczonej ścieżki, więc te rzeczy raczej tak na bieżąco mi się klarowały. No i ja wyznaję zasadę, że będzie co ma być, no jak nie jedno, no to może drugie. I właśnie ta otwartość chyba pozwala na osiągnięcie tego, powiedzmy, sukcesu. Czyli jakby twoje personalne cele zawodowe są tak jak obecne stanowisko, czyli jedyne, co jest znane, to to, że będzie zmiana. Tak, że będzie zmiana i żeby się ciągle doszkalać, bo rynek się ciągle rozwija, branża się ciągle rozwija, także pojawiają się różne nowe, ciekawe możliwości rozwoju. Świetnie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że naprawdę dałaś dużą dawkę inspiracji dla naszych wszystkich słuchaczy. No i jakby myślę, że taka myśl, z którą chcemy wszystkich zostawić, żeby właśnie szukać i żeby rozwijać się, bo możliwości jest wiele i po prostu trzeba po nie sięgnąć.
Dokładnie. Także dziękuję bardzo. Jeśli ktoś miałby jakieś pytania, jestem na LinkedIn, można podpytać, co i jak, chętnie udzielę porad. Znaczy, jeśli nie będą teleporady. To setki osób. Teleporady, jeśli nie będą to setki osób, ale wiem, jak ciężko jest po skończeniu farmacji odnaleźć się na rynku, więc jakby tak jestem. Dziękuję, Justyna, za rozmowę. Dzięki wielkie. No i będziemy trzymać kciuki za dalsze kroki, no i za to, żeby te algorytmy, nad którymi pracujesz, były coraz bardziej szczegółowe, dokładne i pomagały robić to, do czego zostały stworzone. Dziękuję bardzo. To pozdrawiam serdecznie.